Cześć, z tej strony Rizrox, a dzisiaj w recenzji GMC MH9500. Jest to pierwsza ciężarówka, którą dostajemy w Michigan na samym początku gry, która ma na starcie, no nie ma nic, bo nie ma ani blokady dyferencjału, ani napędu na wszystkie koła, ani terenowej skrzyni biegów, ani autostradowej, nic kompletnie, zero upgrade'ów, opony autostradowe. No i na start musimy wykonać nią zadanie, czyli przewieźć tam drewno. I no, pierwszy podjazd po taką górkę w Michigan się okazuje, że no, boimy się w ogóle pod nią podjechać, bo może się okazać, że się zakopiemy i nie zrobimy tej misji. No ale z czasem, jak już poznajdujemy upgrade'y, no to jest to nasz pierwszy pojazd, którym robimy zadania. W maksymalnej specyfikacji ma blokadę dyferencjału na tylną oś, podwyższone zawieszenie, opony błotne, opony terenowe, przepraszam. No i na skrzyni można różne rzeczy tam zapakować, i żuraw, i cysternę, i no, ogólnie bardzo dużo można na niej napakować. W każdym razie w patchu 6.0, teraz tym najnowszym, który był, w którym jezioro Kowd zostało dodane, nowa mapa w Rosji, na tej mapie była modyfikacja do tego pojazdu, czyli napęd na wszystkie koła. No i oczywiście, słuchajcie, no wziąłem tą ciężarówkę w obroty. Wziąłem ją tutaj, akurat przejazd w Rosji wam pokazuję, gdzie są dość ciężkie warunki. No i powiem wam, że no, teraz z napędem na wszystkie koła i z blokadą dyferencjału, to ta ciężarówka no, dostała takie nowe tchnienie, nowe życie, można by powiedzieć, bo naprawdę sobie w ciężkim terenie radzi. No zostają no, stare rzeczy, czyli 240 litrów zbiorniku paliwa, no tego nie zmienimy, żadna modyfikacja tego nie zmieni. Ewentualnie gdyby był jakiś silnik o podobnej mocy, który by mniej zużywał paliwa, to z pewnością, no ale tutaj największą w tej chwili wadą tego pojazdu to jest właśnie zużycie paliwa przy 240 litrach. Bo tak poza tym, no ja jeszcze się przyczepię do wyglądu, bo mi na przykład jej wygląd się nie podoba. No i to jest wyjątek, bo dużo amerykańskich ciężarówek mi się podoba, a ta jakoś jako jedyna mi się nie podoba. Po prostu, nie wiem, może jak jej zmienię wydechy na jakieś inne, to może troszeczkę mi się zacznie podobać, ale GMC mi się nie podoba, jej nie mam w garażu, wziąłem ją teraz w obroty. No i powiem wam, że pod względem terenowym jest całkiem nieźle. I no, to jako pierwsza ciężarówka w grze, jeżeli ją zupgrade'ujecie maksymalnie, czyli w tej specyfikacji, której teraz jest, to powiem wam, że moglibyście spokojnie całą grę rozegrać. Wszystkie kontrakty, wszystkie zrobić w SnowRunnerze, spokojnie byście dali radę. Jest to dobry pojazd, no i ja się tylko przyczepię do tego, że ma zbiornik paliwa 240 litrów i że mi się nie podoba. A tak poza tym, to powiem wam szczerze, że nawet wam ją polecam. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o GMC MH9500. Mam nadzieję, że film wam się podobał i do zobaczenia w następnym. Cześć!